Witam serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak ja przygotowywuję naleśniki ze serem. Do podstawowego ciasta na naleśniki potrzebujemy na 4 osoby 2 szklanki mąki, 2 jajka, 1 łyżkę oleju. To będzie olej do ciasta. Oprócz tego potrzebujemy troszeczkę oleju, ale bardzo niewiele, do smażenia naleśników. 1 łyżeczka cukru, szczypta soli i mleka tyle, żeby uzyskać konsystencję naleśnikowego ciasta. Przygotowałam tutaj około 400 ml mleka. Oprócz tego składniki do nadzienia. Około 200-250 g białego sera twarogowego. 2-3 łyżeczki cukru. 1 żółtko. Nieco mniej niż pół szklanki mleka. I jakieś ulubione owoce z domowych przetworów. Ja mam tutaj jagody leśne. Zaczynam od przygotowania ciasta, ponieważ ono musi troszeczkę odpocząć przed smażeniem, więc już można go wcześniej zrobić. Dodaję do ciasta wszystkie składniki, chociaż najpierw można wymieszać te suche. Troszkę cukru i soli do smaku. Ja lubię sobie tak też na dłoń wysypać, wtedy orientuję się mniej więcej, ile tej soli dodałam. Z grubsza wymieszałam na sucho. Dodaję jajka, olej i na początek część mleka. Można ją wyrobić zwyczajnie prostą trzepaczką. Dodaję mleka tyle, żeby uzyskać nie za gęste ani nie za rzadkie ciasto, tak żeby dało się wlewać na patelnię. Sprawdzam ciasto na gęstość. Jest ok. Ciasto musi odpocząć około 20-15 minut. W razie potrzeby, gdyby bardzo zgęstniało, tuż przed smażeniem można dodać mleka i jeszcze go raz dobrze wymieszać. W międzyczasie przecisnę ser przez to proste urządzenie do ziemniaków. Wystarczy. Do rondelka wleję połowę ilości mleka. Niewielką część zostawię. Rozpuszczę cukier. A do żółtka dodaję pozostałe mleko. Mieszam. A żółtko bełtam z mlekiem. Kiedy mleko z cukrem rozpuszczonym się zagotuje, dodam do niego rozbełtane żółtko. I w ten sposób uchronimy się przed niepotrzebnymi bakteriami z żółtka. Nasze placki i naleśniki ze serem będą bezpieczne. Nie będzie ewentualności, że możemy się jakąś tam bakterią poczęstować. To zaczyna się gotować. Postępujemy podobnie, jakbyśmy robili lody lub krem angielski. Chwilę mieszam. Podgrzewam masę bardzo ostrożnie, żeby się nie zagotowało. Warto co jakiś czas przemieszać. Wyłączam palnik i studzę. Łatwo poznać masę, bo wyraźnie zgęstnieje, żółtko po prostu zagęszcza mleko. Rozgrzewam patelnię. Wlewam troszeczkę oleju rzepakowego. Rozprowadzam tłuszcz. Dodałam pozostałe mleko i jeszcze troszeczkę rozrzedziłam ciasto. Wlewam porcjami ciasto, rozprowadzam delikatnie patelnią. Zmniejszam płomień. Pierwszy placek może być zawsze troszkę trudny. Zaraz przekładam go. Pierwszy raz nie przerzucamy placka patelnią, podrzucając patelnią, z uwagi na to, że jest na niej tłuszcz i możemy się po prostu pochlapać. Usmażony naleśnik zdejmuję z patelni i następny.
można śmiało przerzucić placek na patelni już bez widelca. Do sera dodaję rzadki budyń żółtkowy. Chodzi o to, żeby rozrzedzić masę serową, która jest dosyć ścisła, żebyśmy mogli nią łatwo nadziewać naleśniki. Ser można również przygotować o wiele prostszym sposobem, dodając do sera po prostu trochę śmietany lub gęstego jogurtu. Z tym, że z masą żółtkową jest nieporównywalnie ser smaczniejszy. Teraz wszystko mieszam. Możecie dodać również do sera cynamonu. Ja wolę zostawić ten smak taki, jaki jest, czyli o smaku sera. Naleśniki mam już gotowe. Naleśniki można zwijać w rulon lub zwyczajnie po prostu je składać na cztery. I tak postępuję z kolejnym naleśnikiem. Podkręcam smak naleśników ze serem domowymi przetworami. Kilka jagódek we własnym sosie. Może to być też dżem. Można też dodać kilka kropel słodkiej śmietanki. Oczywiście trzeba spróbować. Bardzo, bardzo pyszne. Do tego jeszcze te jagody. Wspaniałe. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne przepisy.